Panie kapitanie, proszę popatrzeć. Co się dzieje? No, okup został już opłacony. 24 godziny? Bez jaj. To jak? Wypuszczamy ich? No oczywiście. O rany. Moja głowa. Telefon. Gdzie telefon? Halo? Krawcik? Potrzebna mi pomoc. Co wy znowu narobiliście? Mieliśmy wypadek i jesteśmy... Znaczy jestem. Kurwa, nie wiem gdzie jestem, na jakiejś zapchlonej, opuszczonej wyspie! Czekaj, jak to jesteś? A gdzie reszta? No, tu jest jeszcze większy problem. Piraci ich porwali. I nie zgadniesz, kto jest ich szefem. Dziadek. A ty skąd wiesz? No, po tym jak Creeper puścił hyt za podłogę, powiedział, że robi sobie długie wakacje. No i poleciał na Karaiby. Czyli jestem na Karaibach. Spoko. Możesz w miarę sprecyzować, gdzie jesteś? Ja wiem. Wyspa jak wyspa. Jest wulkan, woda, piach, no. No nic. Zadzwonię do gościa ze służb ratowniczych. Wiesz, że to jest wnuk MacGyvera? Co mi z jego MacGyveryzmu, skoro ja w dupie ciemnej jestem, hm? Chill out, Freddy. Będzie przelatował między wyspami, tylko daj mu jakiś znak, żeby cię rozpoznał. No okej, okay. Spróbuję. Nagrywa? Dobrze. No to tak, więc obiecaliśmy, że za 1000 złapek puścimy ich. Ale nikt nie powiedział, gdzie i jak. Jak cię kurwa dorwę, to nie ręczę za siebie. Cisza! Tak więc cena wzrasta. Zobaczmy na ile. Tu za zwiz będzie 1000, za opuszczenie drugi 1000 plus to co ma to będzie 3000, no to... Zaokrąglmy to do 5. Pojebało go? Skąd my weźmiemy 5000 łapek? Z dupy! Już po nas! Ja tu chyba zaraz ocipieję. Czyli mówisz, że na Karaibach się rozbili? Co za jełopy! Ja. Dasz radę tam polecieć? Freddy da ci jakiś znak. Krawcik, szybko, bo mam baterię na wyczerpaniu. Znak na wyspie to dar... Halo? Freddy? Halo? I co? Mówił, że zrobił jakiś znak na wyspie Dar. Ale czego nie wiem, komórka mu się rozładowała. Okej, to lecę. Dziadek, mam do ciebie pytanie. Po pierwsze, to senior lewouszny, a nie dziadek. Dobra tam, panie uszny. Na cholerę wam tyle łapek? Jak to po co? Po odpowiednim procesie chemicznym można przerobić je na banknoty. A ile z tego wychodzi? Z 1000? Licząc, że z każdej łapki wychodzi około 10 banknotów, drukując po najwyższym nominale wynoszący $100, mnożąc przez 1000 wychodzi... Jebany milion dolarów. Dokładnie. Teraz już wiesz, dlaczego za waszą wolność żądamy 5000 łapek. Kapitanie, helikopter! No więc, żegnam. Ale moment! Oh, just let me oh. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me oh, darmowy browarek. Pewnie ściema. Ej, głąbie! Ląduj! A, no tak, dar od darmowych. Teraz się zgadza. Pakuj się, lecimy. Widziałem po drodze jakąś wysepkę, nieźle zaludnioną.
Może tam trzymają Creepera i Zobcia? Możliwe. To piracka radiostacja. Nawet nie podlatujcie, widzimy was na radarze. Powiedzcie swojemu szefowi, że cena wynosi teraz 5000 łapek. Na chuj im te łapki? Co oni w dupę sobie wsadzają, czy co? No nic. Wycofujemy się, lecimy do Krawcika. Creeper? No? Masz dalej telefon? No mam, a co? Spróbuj się rozbujać. No okej. Okay. A panowie co? Jajco, huśtamy się, nie wolno? W tych waszych warunkach to z nudów umrzeć można! No w sumie racja. Rany, co za debil. Dawaj. Okej, okay, mam. Co? Jak brak sieci? Szukacie czegoś? Ilu łapek żąda? 5 kafli. Ni mniej, ni więcej. A co? Zapłacicie? A wyobrażasz sobie 2 nagrobki przed naszym domem? Bo ja nie. Dajcie mi chwilę. A co z resztą filmów? Znaczy? A jakbyś wziął łapki z tamtych filmów? No... Po tym, jak groziliśmy mu bronią, wątpię, że jeszcze będzie chciał z nami rozmawiać. Ta opcja odpada. A negocjacje? A widziałeś kogoś, kto by negocjował z piratami? No nie. No to masz odpowiedź. Panowie, zapraszam do piwnicy. Automaty, półautomaty, pistolety, wyrzutnie, LKM-y, granaty, C4 i czego jeszcze dusza zapragnie. A do zamówień powyżej 20 zabawek, czołg gratis. A jaki? Świeżutki, prosto z Syberii, T-90 lub M1 Abrams, od Amerykańców. Ja tam kacapów nie trawię. Ja, zwłaszcza jak jeden zaczął się rzucać pod jednym z naszych filmów. Pierdolisz. No, po tygodniu go znaleźliśmy i zrobiliśmy wycieczkę do lasu. Jeśli wiesz, co mam na myśli. No to jak będzie? 2 razy takich zestaw z Abramsami. Nie ma problemu. Paczkę wysłać pocztą czy kurierem? Pocztą, żeby jeszcze zgubili. Ta, racja. Kurierem. Nie ma problemu. Jutro przed południem proszę oczekiwać zamówienia. Uwaga, to pilot śmigłowca. Mamy okup w wysokości 5000 łapek, jednak planujemy wymianę na twardym gruncie. Potrzebujemy pozwolenia na lądowanie. Odbiór. Macie pozwolenie, lądujcie. Bez odbioru. Freddy, wierzę to samobójstwo. A bo to pierwszy raz.